Cześć! Niezmiernie mi miło witać Was i przedstawić kolejny odcinek z serii Fizyka od podstaw. Mam nadzieję, że widzieliście poprzedni film, w którym co nieco o sile już powiedziałem. Jeśli nie, wróć tutaj, gdy go zobaczysz. Pozostałych zaś, a w szczególności siódmoklasistów, zapraszam na temat związany z siłą wypadkową. Siła wypadkowa jest wynikiem sił działających na ciało. Najczęściej mówimy, że siła wypadkowa istnieje, gdy na ciało działa więcej niż jedna siła. Wielkość tę oznaczamy symbolem F z indeksem W, a jej jednostką, jak każdej siły w układzie SI, jest Newton. Siła wypadkowa to wielkość wektorowa. Na rysunku macie żurawia gąsienicowego, który unosi bombkę choinkową. Na taką bombkę działają dwie siły. O sile zaznaczonej jako F2 mówiliśmy wcześniej, to siła grawitacji. Siłę F1 nazwalibyśmy naciągiem liny żurawia. Przedstawię Wam teraz siłę wypadkową w symulacji. Zbadamy sobie jej zachowanie w zależności od sposobu działania sił na ciało. Spróbujemy odpowiedzieć, czy siła w jakiś sposób jest uzależniona od innych sił, a także czy może ona zastąpić siły działające na ciało lub układ ciał. Pierwszy widoczny układ składa się z szarego klocka leżącego na stole. Wyobraźcie sobie, że na klocek patrzymy pionowo z góry. Klocek przyczepiony jest dwiema ściśniętymi sprężynami, które z lewej strony przytwierdzone są do blatu stołu. W tym momencie symulacja jest zatrzymana. Każda ze ściśniętych sprężyn działa w chwili początkowej na klocek z siłą 200 N. Można zauważyć, że siła wypadkowa wynosi 400 N. Ma kierunek i zwrot identyczny jak siły składowe, czyli te pierwotne. Jej wartość dziwnym trafem jest dwa razy większa niż siły, jakimi napierają na klocek obie ściśnięte sprężyny. Czy macie pomysł, dlaczego tak się dzieje? W tym momencie startujemy z symulacją. Co się stało? Gdzie są siły? Po pierwsze, można stwierdzić, że kierunek sił, jakie widzieliśmy, wskazywały kierunek, w którym podążyło ciało w trakcie symulacji. Dlaczego wszystkie siły znikły wraz z siłą wypadkową? Co się z nimi stało? Poczekamy z odpowiedzią na to pytanie. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tym razem dwie sprężyny ściskają klocek z przeciwnych stron. Jedna z siłą około 471 N, a druga z siłą około 250 N. Mają one ten sam kierunek, ale różne zwroty i wartości. Widzimy też, że siła wypadkowa to około 221 N. To co ciekawe, jej zwrot jest identyczny jak tej większej siły. Rozpocznę symulację i sprawdzę, w którym kierunku przemieści się klocek tym razem. Klocek przemieścił się w prawo, czyli zgodnie ze zwrotem siły wypadkowej i siły, z jaką działała sprężyna po lewej stronie. Sprawdźmy, czy siły też znikły jak w poprzednim przykładzie. Z tego co widać, siły nadal są, ale mają równe wartości, po około 229 N i taki sam kierunek, czyli poziomy. Mają za to przeciwne zwroty. To dziwne. Wtedy, gdy klocek stanął, sił żadnych nie było, a tutaj są. Znikła natomiast siła wypadkowa. Może to oznaczać, że siła wypadkowa określa nam, czy ciało stoi, czy też się porusza. Póki ona jest, to ciało się rusza, a jak znika, to ciało stoi. Jak więc zatem jest uzależniona od sił składowych? Czy ciało porusza się tak jak składowe, czy jak siła wypadkowa? Myślę, że kolejny przykład nam podpowie. Tym razem umieścimy sprężyny prostopadle do siebie. Zobaczmy, gdzie są siły tych sprężyn, a gdzie siła wypadkowa. No i teraz pytanie. Klocek pojedzie w dół, tam gdzie zwrot ma większa siła, w prawo, tam gdzie mniejsza siła, czy też po skosie, tam gdzie siła wypadkowa. Myślę, że od razu możemy na podstawie poprzedniej obserwacji wykluczyć przemieszczenie klocka, które wskazywałoby mniejszą siłę. Jednak, jak mawia pewien znany youtuber... Sprawdźmy to! Klocek przemieścił się po skosie. Wątpliwości, myślę, rozwiane. Wygląda na to, że ciało będzie poruszało się tam, gdzie skierowana jest siła wypadkowa. Co zatem z wartością tej siły wypadkowej? Od czego ona zależy? Sprawdźmy kolejne doświadczenie. Tym razem mamy trzy sprężyny, dwie w pionie o tej samej wartości siły równej 750 N, lecz przeciwnych zwrotach, i jedna w poziomie o wartości 311 N.
Co ciekawe, siła wypadkowa ma identyczną wartość jak siła w poziomie. Rozpoczynamy symulację. Wygląda na to, że te siły w pionie się znoszą, czyli siła wypadkowa w pionie jest równa 0. Zauważymy, że wektory mają zwroty przeciwne tych sił. Czyżby oznaczało to, że gdy są przeciwne, to się je odejmuje? Przecież 750 minus 750 to właśnie 0, czyli brak jest wtedy siły wypadkowej w pionie. Przypominając sobie pierwsze doświadczenie, mieliśmy przecież tam ten sam zwrot i kierunek sił działających na klocek i siłę wypadkową równą 400 N. Przecież gdy dodamy wartości wektorów składowych, to otrzymamy właśnie 400 N. Wygląda na to, że odkryliśmy kolejną własność siły wypadkowej. Sprawdźmy, czy faktycznie, gdy wektory mają zwrot przeciwny, to siła wypadkowa jest wynikiem różnicy działających tych sił. W przykładzie drugim mamy przecież wartości sił około 471 i 250 N. Gdy odejmiemy je od siebie, otrzymamy wartość równą 221 N. Oczywiście w lekkim przybliżeniu. Dokładny wynik możecie uzyskać odejmując pisemnie lub za pomocą kalkulatora. Wygląda na to, że trafiliśmy w dziesiątkę, czyli siła wypadkowa jest wynikiem dodawania lub odejmowania wartości wektorów. Ale sprawdźmy, czy na pewno. W przykładzie trzecim mamy wartości sił około 400 i 600 N. Gdy je dodamy lub odejmiemy, to przecież nie wyjdzie nam wartość siły wypadkowej. Wygląda na to, że gdy wektory nie mają tego samego kierunku, to nie możemy zastosować metody dodawania i odejmowania wartości. W liceum lub klasie 8 dowiecie się dlaczego. W klasie 7 wiedza ta nie jest obowiązkowa. Na koniec, w ramach ciekawostki, stworzyłem dwa układy sprężyna-ciało, które po puszczeniu zachowują się w pewien sposób. Specjalnie wyłączyłem tutaj kierunek i zwrot wektora wypadkowego, by osoby w liceum mogły zabawić się w jasnowidzów przewidujących, w którym kierunku podąży klocek. Przypomnę, że fizyka przewiduje przyszłość i zachowanie takiego klocka, stosując działania na wektorach można określić kierunek przemieszczenia. Niestety, nie przy obecnej wiedzy, jaką posiadacie w klasie 7. Jeśli w tym momencie wiecie, gdzie przemieści się klocek, to wynika to raczej z waszej intuicji niż metod obliczeniowych. Na koniec równie ciekawy przykład. Dwie sprężyny i klocek. To doświadczenie jest identyczne z jednym z już przedstawionych. Czy wiecie którym? Sam klocek zaś poruszy się w lewo. Podsumujmy więc zdobyte informacje o sile wypadkowej. Przede wszystkim, gdy dwie siły działające na ciało są do siebie równoległe i mają ten sam zwrot, to by obliczyć siłę wypadkową, należy te siły dodać. Jeśli zaś siły są równoległe, czyli mają ten sam kierunek, lecz zwroty przeciwne, to siły od siebie odejmujemy. Jak podpowiada intuicja, mniejszą od większej. Zwrot siły wypadkowej jest zawsze taki sam jak większej siły. No dobra. A po co w takim razie liczyć siłę wypadkową? Bo to ona przecież mówi nam, jak zachowuje się ciało. Zauważcie, że długość wektora siły wypadkowej jest równa sumie lub różnicy długości dwóch wektorów. Spróbujmy wykorzystać teraz te informacje w podanych przykładach zadań. Na zdjęciu mamy powóz, do którego podczepione są dwa rumaki. Ciągną one powóz z siłami 140 i 150 N. Czy wiecie już, ile wynosi siła wypadkowa? Najpierw zapiszemy równanie, z którego obliczymy siłę wypadkową. Podstawiamy wartości pod siły zaznaczone kolorem czerwonym. Wynikiem jest tutaj 290 N i wartość tą nanosimy na rysunek. Długość wektora powinna być równa sumie długości wektorów składowych. Kolejne zadanie trudniejsze. Widzimy zawody w przeciąganiu liny. Dzieci z prawej strony ciągną linę z siłami 30, 25 i 25 N. Ich siła wypadkowa, czyli działająca w prawą stronę, to 80 N. Drużyna w niebieskich strojach ciągnie z siłami 20, 20 i 15 N, co daje siłę wypadkową równą 55 N. Możemy obliczyć teraz, jaka całkowita siła wypadkowa działa na układ, czyli na obie drużyny i sznur. Piszemy równanie, tym razem odejmując siłę wypadkową 1 i 2 od siebie, bo mają przeciwne zwroty, ale ten sam kierunek poziomy.
Podstawiając wartości, otrzymujemy wynik 25 N. Jak myślicie, która drużyna wygrała? Mam nadzieję, że jest już to dla Was oczywiste. Niezdecydowanym podpowiem, że wygra drużyna wskazywana przez zwrot siły wypadkowej. Na zakończenie przedstawię metodę równoległoboku na składanie i rozkładanie sił. Jak pamiętacie, gdy siły nie mają tego samego kierunku, to pojawia się problem, bo siła wypadkowa posiada zupełnie inny kierunek jak siły składowe. Wtedy korzystamy z przedstawionej metody. Mamy ciało, na które działają dwie siły. Czerwona F1 i niebieska F2. Aby wyznaczyć siłę wypadkową, rysujemy linię przerywaną równoległą do jednej z sił, a przechodzącą przez koniec drugiej, jak na schemacie. Miejsce przecięcia tych linii przerywanych wskazuje nam miejsce końca siły wypadkowej. Jej początek zaś znajduje się w początku siły podstawowych. Gdy siły te nie są prostopadłe, obowiązuje identyczna metoda. Rysujemy linie przerywane, równoległe do sił podstawowych, przyczepione na ich końcach, a miejsce przecięcia przerywanych wskazuje koniec wektora siły wypadkowej. Często też na fizyce trzeba siłę rozłożyć na składowe, najczęściej równoległą do poziomu i prostopadłą do poziomu. W tym celu wykonujemy linie przerywane z końca wektora siły F, a następnie rysujemy równoległe do nich siły składowe wychodzące z początku siły F, jak pokazano na schemacie. Dowiemy się też, po co je właściwie rozkładać. W tym celu uruchamiamy podobnie symulację. Tym razem widzimy nieco skomplikowany układ. Składa się on z dwóch klocków wiszących na sznurkach, a te podczepione są z drugiej strony do sprężyny. Cały układ znajduje się w równowadze, nie porusza się. Oznacza to, że nie występują tu żadne siły wypadkowe. Stwierdziliśmy przecież w dużym uproszczeniu, że gdy siły wypadkowej nie ma, to ciało nie porusza się. Symbolem FG oznaczono siłę grawitacji, jaka działa na klocek, a literą N siłę naciągu liny. Widzimy, że klocek po prawej stronie jest dwa razy większy od tego po lewej, a jeśli są wykonane z tego samego materiału, to masa klocka po prawej jest dwa razy większa. Gdy spojrzymy na długość wektora siły grawitacji, to też jest on dwa razy większy. Siła naciągu liny zachowuje się podobnie i jest równa sile grawitacji, ale o przeciwnym zwrocie. Przez to, że te siły są równe, klocek pozostaje w spoczynku. Nie porusza się, bo siła wypadkowa wynosi 0. Patrząc na zachowanie sprężyny i naciągu lin powyżej stolika, ciężko byłoby stwierdzić, dlaczego ta część się nie porusza. Przecież tutaj teoretycznie nie ma żadnej równowagi. Każda siła skierowana jest w inną stronę. Siła w pionie jest związana z rozciągnięciem sprężyny, bo gdy sprężynę rozciągamy, ona będzie chciała wrócić do swojego pierwotnego kształtu. Aby odpowiedzieć, jak zachowuje się układ, siły naciągu, które nie są w pionie, musimy rozbić na składowe, pionowe i poziome. Gdy to zrobimy, nagle okaże się, że suma dwóch składowych pionowych naciągu jest równa sile sprężyny działającej w górę, a siła naciągu sznurków w poziomie są sobie równe co do wartości i kierunku, mają przeciwny zwrot. Wynika z tego, że tutaj też w pionie, jak i w poziomie, siła wypadkowa jest równa 0, bo siły się równoważą, co oznacza, że układ również w tym miejscu nie może się poruszać. Właśnie dlatego cała przedstawiona symulacja pozostaje w spoczynku. W przyszłości w szkole średniej pewnie będziecie liczyć te siły. Na przykład będziecie mogli określić, jak mocno wyciągnęła się sprężyna z położenia równowagi. Dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne zajęcia, gdzie rozwiniemy sobie kwestię równowagi sił. Przeprowadzimy kilka doświadczeń i mam nadzieję, będziemy się przy tym jak zawsze dobrze bawić. Cześć!